Zebrałem na kamerkach 8 mięsożerców, ale pomiędzy nimi ukryłem jednego wegetarianina. Zadaniem mięsożerców będzie wygłosowanie wegetarianina. Mają na to 6 rund, jeśli im się to uda, wygrają 500 zł. Pierwszą rundę czas zacząć, 10 minut, let's go. To ja może zadam pytanie. Udajmy tak, że jest niedziela, jest popołudnie, idziecie z rodzinką na obiad. Gdzie idziecie i co będziecie jeść? Ja przeważnie w domu. Mamusia moja roi pyszne ziemniaczki z kotlecikiem schabowym. No, powiem tak, po sobocie bardzo dobrym dorszyku od mamy. Jest zawsze schabik z ziemniaczkami. Pozdrawiam mamusię. No to co, ja przeważnie kocham pizzę, więc... Jaką pizzę? O matko, a kurczakiem lubię. Ja? No, dobra. Ja również jem zwykle w domu i mój tata robi najlepszy rosół na świecie, więc rosół przeważnie do tego kluski, których nie cierpię swoją drogą. Schabowy, buraczki albo coś takiego. No to u mnie podobnie. Schabowy z marchewką i ziemniaczkami, tak tradycyjnie. A poza tym to bardzo często jest spaghetti albo pomidorowa, czyli specją mojego taty. Kocham pomidorową mojego taty. A u mnie to zwykle jest pomidorowa z rosołu wczoraj. Z rosołu z wczoraj. Tak naprawdę... Jaki schabowy, tam mielony. Ja to zwykle nie jem w domu, tylko u babci sobie wpierdalam, jestem pasożytem, ale no. No to ja też tak zazwyczaj u babci jem. Ona tam zrobi mielone, zazwyczaj nie schabowe, mielone. Najpierw rosołek, potem drugie danie. Mielone, ziemniaczki, buraczki, mizeria jeszcze też do tego. A ja myślę, że najbardziej lubię rosół. W niedzielę najczęściej jem u mojego chłopaka w domu. Albo jest to obiad rodzinny, właśnie jakieś kotlety, ale najczęściej po prostu wtedy zamawiamy jedzenie typu pizza, kebaby, sałatka Cezar z kurczakiem. Bo to jest taki dzień dla nas odpoczynku, nie? To ja mogę takie proste pytanie. Co zamawiacie przeważnie w McDonald's? Propozycje, żeby nie było tak, że zawsze jeden, dwa, trzy musi mówić, to możemy lecieć teraz od dziewiątki od tyłu, nie? Sprytne. Ja preferuję KFC. Forma burgera nie przemawia jakoś mocno do mnie. Wolę te mega pakety z plackiem, więc to najczęściej zamawiam, ale jak już jestem w McDonaldzie, to cheeseburgera albo McChickena. Ja w sumie to najczęściej frytki i nuggetsy. Lepsze są te nuggetsy, te ostre. To są najlepsze nuggetsy, jakie były w Macu. U nas jest taki menu, się nazywa Max Smart, gdzie są dwa chicken burgery, frytki i cola. Ja to jestem biedny, ja to zawsze albo tu for you i nuggetsy. Zależy od tego, jakie są kupony na Macu. No właśnie. Ale teraz to w sumie, no teraz Drwal. Drwal za 40 zł? Co? Zazwyczaj taki mój zestaw, który biorę, to jest Mac, Boże, nie Mac, jak to się nazywa, Wrap. W zestawie. Okej, ja zawsze biorę chickera, prawie zawsze, bo ale tego ostrego, bo on jest zarąbisty i dzisiaj go jadłam. A jak się nazywa dokładnie? Wiesz może? Nie wiem, to po prostu to jest ten ostry. Ja zawsze biorę zestaw powiększony. To jest test wiedzy o menu McDonalda? What the fuck? To ja wczoraj byłam na Macu, to zjadłam sobie dwa cheeseburgery, ale lubię też McWrapa klasycznego, no i nuggetsy. A co jest w McWrapie klasycznym? W sensie, jakie są składniki? Kurczak. I? Kurczak, warzywa. Ja generalnie preferuję jeść w Burger Kingu, wolę jeść u króla niż u klauna. Bo w Burger Kingu są wege opcje. Rebel łuperki. Jak już miałbym coś zamawiać w McDonaldzie, to podwójny McRoyal Pika. To ja przeważnie z aplikacji, bo to jest najlepiej, ale średnio tak patrzyłem to za 30-40 zł, albo z box z kurczakami i frytkami. On jest naprawdę fajny. Sosem słodko-kwaśnym. No dobra, to ja mam pytanie, jak kupujecie produkty mięsne, to jakie to są, znaczy z jakiego zwierzęcia? O, tak. Powiem też od razu, ja najczęściej kupuję indyka. Ja mięso mielone. No ale mielone z czego? No, przeważnie rodzice kupują. No ale to jest mięso mielone z jakiego zwierzęcia? Z fileta. No to ze świni. Ze świni. No to ja przeważnie nie robię zakupów, bo robi to u mnie mama, lecz przeważnie jakiś kurczaczek albo gyros, nawet nie wiem jakie mięso jest w gyrosie, biorę, była kiedyś tortilla taka w Biedronce z mięsem, z gyrosem, pyszne były, ale staram się kurczaki jeść. No to generalnie u mnie to jest klasyczna pierś z kurczaka. No u mnie też tak, głównie filety z kurczaka i no i szynka z indyka czasami. No u mnie też to jest zazwyczaj po prostu pierś z kurczaka, chociaż ja nie kupuję za dużo mięsa, już wolę kupić na przykład jakieś danie z mięsem już gotowe, bo bardzo mnie obrzydza to mięso, jak na przykład kroję, mam ochotę się zżygać prędzej niż dotknąć tego mięsa. Sas. Ja to na przykład nie kupuję, bo mieszkam dalej z tatą, ale jak kupuję, jak jem po prostu i gotuję, no to na przykład uwielbiam spaghetti robić, mięso mielone i też na przykład do tortilli często dodaję szynkę i w ogóle, no i takie rzeczy. Ale na przykład serek topiony z szynką też jest dobry. Ja to zazwyczaj biorę pierś z kurczaka albo gulaszową krówkę,
albo szynkę ze świni. U mnie najczęściej to jest kurczak albo schab jakiś. No generalnie ja nie robię zakupów, ale to jest najczęściej co jem. No proste pytanie. Czy stosujecie jakiekolwiek diety? No wegetariańską. No to ja nie stosuję żadnej diety, jem w pracy, mam zapewniony obiad od mojego pracodawcy. Nie mam tak naprawdę żadnego wyboru, jeżeli chodzi o menu, więc... Koniec czasu, proszę państwa! Nie wszyscy się powiedzą, możecie sobie zostawić to pytanie na następną rundę, a teraz będziemy głosować. Także przygotujcie sobie karteczki, ja chowam kamerki, żeby głosowanie było anonimowe. Teraz napiszcie na karteczkach numerek osoby, która wydaje wam się najbardziej podejrzana. No, niestety ktoś odpadnie w tej rundzie. Osoba ta zebrała 6 głosów, także jest spora przewaga. Jest to... pani. Z numerem 3. No, tak myślałam. No to słuchajcie. Po każdym głosowaniu będziecie mogli zdecydować, czy chcecie grać dalej, czy zakończyć rozgrywkę i się podzielić hajsem w obecnym gronie. Natomiast jeżeli w tym gronie nadal jest wegetarianin, to on z buta wygrywa całą sumę. No i pytanie takie chyba formalne, czy kontynuujemy rozgrywkę? Tak. Tak. No i doskonale. Słuchajcie, od teraz co rundę będziecie mogli poprosić jedną z osób, żeby coś zjadła, żeby udowodnić swoją niewinność. O kurczę! Także pomyślcie dobrze, kogo chcecie wyznaczyć, kto wam najbardziej śmierdzi, kogo podejrzewacie. Wasze 10 minut startuje teraz, let's go! Okej, okay, pytanie do ósemki. Czy już kiedyś byłeś na filmie Uchoda, czy mi się tylko wydaje? No, dobra. Skąd się znacie, dobra. Byłbyś w stanie zjeść jakiekolwiek mięso teraz? No pewnie, no. To mam lecieć po mięso? No. Czekajcie, musimy zagłosować, nie? No, czy reszta się zgadza? Słuchajcie, no to w takim razie chcecie kogoś jeszcze brać pod uwagę? No dobra, to leć ósemko, leć. No to lecę po mięso. Mięsny produkt. Okej. Ale on tak naprawdę może mieć wegetariańską szynkę, a my tego nie ogarniemy. Ej, ale wiecie o tym, że jest tyle dużo produktów takich? Niech zje surowe jajko. Nie ma wegetariańskich surowych jajek. Ale wegetarianie jedzą jajka. Po co ja wam podpowiadam? Fuck! Weganie nie jedzą, faktycznie. Ósemka, pokaż opakowanie. Pokaż opakowanie, no bo trochę ekskluzywnie. Wieprzowe. Dobra, czysty, clean. Ósemka z Leon. Ja ósemkę podejrzewałam, kurczę, belej. Zaraz ósemka widzę. Nic nie ma. Ja bym się chciała zapytać, jak często jecie mięso? Ja mogę zacząć, ja mogę powiedzieć, że ja ogólnie jem mięso, ale bardzo rzadko. Sama jak jestem, to rzadko jem mięso, zazwyczaj jem dopiero jak przyjeżdżam do rodziców. Mięso ostatnio rzadziej jem, jedynie ostatnio McDonald's i kotlety mojej mamy, a tak to nie mam kiedy, bo nadal chodzę do szkoły i nie mam kiedy, wracam do domu, no to jem zupkę chińską i idę spać. To do częstotliwości jedzenia mięsa, to powiem szczerze, że też miałam taki czas, że jakby ograniczyłam. Mniej go kupowałam, ale to jak gotowałam sobie sama, nie? Ósemka je teraz, no siódemkę. No ja staram się jeść bardzo często mięso. Ogólnie jadam tak 4 razy w tygodniu. Staram się jeść dużo białka. Ja jem tak naprawdę wszystko. Jak na przykład robię sobie tosty, to dodaję sobie prażona cebulka, ser, szynka, a i serek topiony jest tak zajebisty, kurwa. Jeśli chodzi o mięso, to czasami robię, jak mówię na początku, spaghetti czy coś, ale to tylko tak sporadycznie. Ja to próbuję różne smaki, ale też w ogóle mało jem. Ja też często jem tosty na śniadanie właśnie przed szkołą, więc głównie właśnie z serem i szynką. Tosty są super, ale już mi się zbrzydły i teraz już nie. Dzisiaj właśnie byłam w Maku, no to jadłam sobie chickena, więc ja dość często jem, ale raczej poza domem. W domu jem głównie w weekend, jak rodzina robi, bo sama i mi się... Pytanie jeszcze może trochę personalne. Ketchup w toście czy poza tostem? Poza! Kto daje wy, co? Właśnie. Także wracając do pytania, ja generalnie mięso jadam codziennie na kanapce z salami i serem. Ja jem sporadycznie, jedynie McDonald's, obiad mamy i zupki chińskie. Jakie są wasze ulubione żelki? Żelki? Znaczy dobra, w żelkach jest żelatyna, tak? Ona jest z kości. Haribo, no słodko-kwaśne przeważnie. Ja generalnie lubię Haribo, takie żelki, żabki. One mają taką piankę na dole, a na górze jest żaba. I ja nie wiem, jak one się nazywają, ale były takie rolatki jakby, wiecie o co chodzi? I one są takie super. Ja bym teraz zjadła, a nie mogę. Mi smutno. Ja lubię bardzo kwaśne, albo właśnie te takie, to są chyba śmiejżelek, takie duszki z taką pianką białą na spodzie. Ja najbardziej lubię śmiejżelki. One się nazywają chyba soki, czy coś takiego, bo w środku mają sok. I też kurwa podróby z Biedronki, takie kable, zielone są najlepsze. Kable z Biedronki. No, podróby... I wszyscy wiedzą o co chodzi. Ja to lubię kwaśne tam... robaczki. Jakie? Kwaśne robaczki. A, to. Ja to lubię różne żelki. No, ci bym powiedział, chłopak. Ten żelek nie to, że zjadł już kabanosa. No ja mam screen do końca gier. Ja najbardziej lubię
lubię te fasolki takie. Coś jak z Harry'ego Pottera, ale najczęściej są albo słodkie, albo kwaśne, nie? I gdzie je kupujesz? W Lidlu. A, no to prawda, są. Jest różowa paczka i chyba... I zielona. Słuchajcie, mam propozycję. Taką może utrudnię, albo ułatwię. Jestem za wyrzuceniem ogólnie potem ósemki. Czemu? Bo wiemy, że je mięso, przez to nam ułatwi to, że będziemy mogli zarobić. Co to jest za strategia, co? Ej, ale przecież on udowodnił, że on ale wiem, ten. No właśnie, więc jest dla nas konkurencja. Lepiej zagłosować na kogoś, kto jest podejrzany, po prostu, no. No, a jedynka chce się pozbyć konkurencji. Ale się wkopał teraz jedyneczka, Jezus, nie. Jedynka, poproszę zjeść coś mięsnego. To zagłosowaliśmy, to było raz na rundę. Raz na rundę, tak jest, tak jest. To w następnej. Jeżeli dotrwa do następnej. Jeżeli dotrwa do następnej. Koniec czasu, 10 minut minęło. Jesteśmy po drugiej rundzie. I ja nie wiem, na kogo ktokolwiek z was zagłosuje. Nie mam zielonego pojęcia, nic nam to nie pomogło. No oprócz tych kamanosików od ósemki. Chowam kamerki, żebyście mogli w spokoju zagłosować. Co? Co się stało? Cóż mogę powiedzieć, no. 5 głosów padło na pana z numerem 1. Ta jego strategia z jakimś wyrzucaniem pewnej ósemki chyba się nie sprawdziła. Ale mnie to rozbawiło, ja. Co za strategia dzika. Dobra, to co? Gramy dalej? Czy jesteście pewni, że jedynka to był impostor? Gramy dalej. Dobra. Pamiętajcie, że macie po raz kolejny możliwość poproszenia kogoś o zjedzenie czegoś. Możecie poprosić ósemkę, żeby zjadł jeszcze jednego kabanosa, może jest głodny. Zjedz całą paczkę tych kabanosów. 10 minut startuje teraz, let's go. Ja mam propozycję, ale nie wiem, czy ona przyjdzie, bo ja mam personalne podejrzenia do numerka 9. No, to słucham, jakie? No właśnie, miałam propozycję, żebyś na przykład zjadła coś mięsnego właśnie. Dobra, tylko musicie dać mi chwilę, żebym zerkła na dół do... To jeszcze chciałam się zapytać reszty, co myśli. Możemy, no. Znaczy, to każdego po kolei można ten. To kto chce na dziewiątkę? No to przegłosowane. Pokaż co to jest. Szymeczka. Ale pies przekonująco wygląda. No nie możemy tak. Cztery? Niech da psu kawałek, bo pies nie zje wegańskiego. Ty, może pies jest wegan i chodo tak spróbował. To by było dobre. Szynka bez opakowania. Smacznego. Dziękuję. Ja to jestem na gastronomii i znam się na takich rzeczach i kiedyś mi nauczycielka właśnie powiedziała, bo tam, że jest strasznie dużo tych diet. Jest owocowa, że na przykład właśnie, że nie jedzą ryby, coś tam. I mówiłam, że na przykład właśnie osoby, które są wegetarianinami, to nie piją tak jakby alkoholu, bo coś tam jest związane z tym, co nie? Chciałem się zapytać, czy wy pijecie alkohol. Co? Piję tylko wegetariański alkohol. Bo szczerze, raz po raz sobie tylko wypiję garagę. Kurczę, no ja niestety nie piję na co dzień alkoholu. Zerówki ewentualnie, kiedy ze znajomymi, bo jestem nudna, to nie alkohol. Ale nie słyszałam o tym. Ja nie wiem, czy to nie jest jakiś fake. Piję i najczęściej wino. Jeszcze niedawno miałam butelkę wina na stole, ale godzinę temu wyrzucałam śmieci. Białe czy czerwone? Czerwone. Ale ogólnie to moje ulubione to jest najtańsze. Ja to piję sporadycznie, jak są jakieś okazje czy coś. No to ja też tak w sumie w soboty po pracy. Jak są okazje w soboty po pracy. Nie piję alkoholu, nie lubię. Te parówy to chyba wege. Gdzie jedynka miał rację? No to ja piję, ale powiem szczerze, że rzadko, bo najczęściej wychodzę z moim chłopakiem i ja prowadzę. Piesek chce wystąpić w filmie. A ja chciałam się was zapytać, co przeważnie jecie na śniadanie? Ja nie jem śniadań. To zależy, co zdążę zjeść przed szkołą. Też nie jadam. Ja to też nie jadam, ale tam godzinę po wstaniu, no to zwykle to jest tortilla albo tosty, ale teraz tortilla, bo tosty się znudziły, kurka, no wiesz. Ja generalnie ostatnio też nie jem śniadań za bardzo, bo wstaję 5 minut przed wyjściem na przykład, ale jak już coś jem, to jest to, są to albo płatki z mlekiem na szybko, albo owsianka, albo tosty. No ja też najczęściej jem płatki, no nie oszukujmy się, bo nie ma czasu na nic innego, aczkolwiek zdziwiam się, że tyle osób nie je śniadań. Także tu cię mogę zaskoczyć po raz kolejny, bo też nie jadam śniadań ogólnie, chyba że jest sobota, to wtedy sobie zjem jedną bułkę mleczną z rana. Może to będzie kontrowersyjne pytanie, ale skąd jesteście? Ja jestem ze stolicy, ale aktualnie mieszkam w Sokołowie Podlaskim. Bo Kołów jest nawet taka marka mięsa czy coś. Ale to konkretne miasto, tak? Czy... Możesz dać województwo, jak okay, Świętokrzyskie. Świętokrzyskie. O matko, nie! Ja jestem z zagranicy, dokładnie z Niemiec. Pracowałam w mięsnym dziale. I wiem, że kilo kurczaka, piersi z kurczaka, kosztuje 6 euro. Mielonego z krowy kosztuje 8 euro kilo.
a mielonego z krowy i owcy mieszane mielone kosztuje 7 euro kilo. Proszę, profesjonalistka. No to ja jestem z Mazowieckiego. No to ja ogólnie jestem z Mazur. Mazury, tam dużo ryb jest chyba, co nie? No to chyba wege! Jest dużo ryb, ale ja nie lubię ryb, bo dla mnie są strasznie śmierdzące, a fun fact jest taki, że pracowałam jako kelnerka w smażalni ryb. O Jezu, ale Piąteczka mówiła, że nie lubi ryb. Mówiła, że nie lubi dotyku i widoku mięsa. Śmierdzi mi to. Ja jestem z okolic Tarnowskich Gór na Śląsku. Ja z Poznania ogólnie. I to pytanie mi nic nie dało, bo nikt z was nie jest z Wrocławia. Coś wyczytałem ostatnio, przypadkowo, gdzie jest najwięcej wegetarian. I po statystyce chciałeś iść, tak? No, jakoś trzeba. Słuchajcie, macie jeszcze minutę, więc kombinujcie. A dobra, może na szybko. Nie każdy powie po prostu czemu, żeby na niego nie głosować. Że na przykład tamta pracowała w miejscu. No szybko, mamy minutę. Okay. Ja mam szynkę i mieszkam na wsi, jem mięso. Ja jestem na gastronomii, więc ja muszę próbować, co gotuję. Pracowałam w smażalni i lubię jeść drwala. A ja pracowałam przy kebabach i generalnie byłam na kasie, ale... Ja właśnie dzisiaj jadam kebaba. A ja nie lubię kebabów. A ty lubisz kebabów. Ooo, chyba wiemy, na kogo głosujemy. Serio, jakby nie smakują mi. Wolę gdzieś pizzę albo nuggetsy. Koniec czasu, proszę państwa. Chowam kamerkę, zastanówcie się dobrze. Kogo podejrzewacie? Przypominam, dziewiątka zjadła jakąś szynkę, ósemka zjadła jakiegoś kabanosa. Proszę państwa, po raz kolejny ktoś odpadnie. Co rundę mamy ofiarę. Tym razem 4 głosami zdecydowaliście, że waszym zdaniem wegetarianinem jest numer 5. Przed nami jeszcze potencjalnie 3 rundy, chyba że zakończycie to wcześniej. Pytanie, czy gramy, czy kończymy? Gramy. Tak, do końca, dobra, odważnie. Przypominam, po raz kolejny możecie kogoś zmusić do jedzenia. Wasza 10 minut zaczyna się teraz, 4 runda, let's go. Ja chciałem przedstawić moją propozycję, że zjeść coś mięsnego powinna 2, 4 albo 6. Kto z was by najchętniej coś zjadł teraz mięsnego? Teraz mogę. A ja proponuję 7, nie wiem dlaczego, właśnie też proponuję 7. Okay. Tak. Jak chcecie, możemy zagłosować, tylko najlepiej by było wybrać 2 numerki, między którymi będziemy głosować. Ja bym czwórkę, bo to ściara, no to niech zje sobie coś. No dobra, 4 albo 7, tak? Kto na 4? Ręka do góry. A, tylko ja? Dobra, a kto na 7? Dobra, czyli 7 ma 3 głosy, więc leć coś zjedz. Dobra, jestem. Jest to szynka i specjalnie wzięłam zamkniętą i jest tu obrazek świni. No, ekonomicznej świni. Świeżo otwieram. Się przygotowałam, nie powiem. Pewnie sobie żelazkiem przed odcinkiem. Pyk. Ej, a mogę jeszcze raz zobaczyć tylko opakowanie tej szynki? O, jaki nieufny. Nie, że nieufny, tylko mnie zastanawia... Po niemiecku, nie? Czy ktoś ze zgromadzonych umie po niemiecku? Nein. Koktajl z kuchnia. A ja mam takie pytanie, czemu tak się zawahałeś, jak powiedziałam, kto by najchętniej zjadł mięso? To nic nie powiedziałeś, zrobiłeś taką dziwną minę, trochę sas. No bo w sumie ja to jadłem dopiero, co? Co jadłeś? Jadłem tortille. Tam była rukola, tam była szynka, tam był ser i tam był serek topiony. Tak, serek topiony. Dlaczego nie było kurczaka w tortilli? No bo nie miałem kurczaka. Z czego była szynka? No to nie wiem, to była taka dziwna, bo ona miała na krawędzi coś takiego, nie wiem, ziołowego. Taka średnia była. Średnia szynka. Moja ulubiona akurat szynka to jest to kiełbasa szynka, coś takiego. Okej, okay, no jest coś takiego. Nie wiem, jak to się nazywało. Mój stary na to mówi kiełbacha. No dobra, ale to tak też było, było jedno stwierdzenie, że na gastronomiku nie możesz, jakby musisz czegoś próbować. No bo jakby ja się uczę w szkole, no i po prostu muszę próbować to, nawet jak jest lekko surowe. I nie wiesz, jak się nazywa szynka, czy tam kiełbasa, którą kupujecie w przyprawach? To znaczy, to masz na opakowaniu. No tak, ale jeśli chodzi o mięso, to szczerze, to ja wolę na przykład nie robić mięsa, bo wiem o tym, że to zjebie. Jak na przykład ostatnio nawet były urodziny mojej znajomej, to ja robiłem właśnie tortille, tą ulubioną, co najbardziej umiem robić. Ona na przykład właśnie robiła tam sałatkę z mięsem. Bo ja boję się, że pierdolę mięso. Sałatkę z mięsem. To się nazywa sałatka Waldka, ok? Lor, jeszcze więcej. Co jest w sałatce Waldka? To jest autorska ich, co nie? Tam jakaś rodzina. Właśnie, ja nie mogę tego mówić, bo zaraz zrobicie. Nie, jak coś ja wygooglowałem, jest coś takiego. Ej, to chyba nie jest autorska. Chyba cię oszukali, no. A ja mam pytanie w takim razie do ciebie. Skoro miałeś o mięsach, to wiesz, jakie jest najdroższe mięso? Mi się zdaje, że chyba z indyka to było. Bo wiem, że najtańsze to jest na pewno kurczak, co nie? Też wiem. Ej, ale ja to tam mówię, że mięso to nie dla mnie.
Mięso to nie dla ciebie! Dwie minutki jakby co, więc tup tup. Szybkie pytanko, lubicie wątróbkę? Nie. Dobrze! Ale pytanie. A jecie tatara? Raz próbowałem w życiu, nie podszedł. To kanibalizm. Co? Czekaj, co? Z czego ty tego tatara jadłeś? Dobra, mam coś, żeby udowodnić, że ten. Ostatnio robiłem sobie boczek, pierwszy raz robiłem boczek i dodałem kurwa tłuszcz. I było tak kurwa tłuste, że się nie dało tego zjeść. Pracujesz w gastronomii, dodając tłuszcz do bezpośrednictwa. Ale ja nie pracuję w gastronomii, ja się dopiero uczę. No, uczy się, no. Ale, jak nawet miałeś dział mięso, to ty nie wiesz, że boczek ma sam w sobie taki fajny biały tłuszcz? Trochę sas. Dobra, no. Ale ja... Głosujemy. No, ładnie. Popatrz, chciał się wybronić, a troszeczkę się pogrążył teraz. Koniec czasu, proszę państwa. Chowam kamereczki, przechodzimy do głosowania. No dobrze, proszę państwa, mamy wyniki. 4 głosy padły na osobę, która teraz nas opuści. Co tu się stało? Zakwasnęła się powietrzem świeżym. Słuchajcie, osoba, która nas opuści, ma numerek 6. Jo, dobra, nara. No i słuchajcie, 5 osób zostało. Gdybyście teraz zrezygnowali, każdy zostanie po 100, pod warunkiem, że nie mam w waszym gronie wega, ale wiem, że jakieś tam jeszcze macie podejrzenia. Co robimy? Gramy? Kończymy. Gramy. Tak, wszyscy są to tak. To jest przedostatnia runda, pamiętajcie. Let's go. Ja tak. Mam propozycję. Yeah. Ja też mam propozycję. Mogę pierwszy? Żeby czwórka sobie zjadła. Mogę iść. To wszyscy chcą zobaczyć, jak czwórka je, tak? Tak, marzę o tym. Dobra, to czekajcie sekundę. Dwójka, trochę na swoją niekorzyść dałeś teraz. No właśnie, dopiero jak to powiedziałem, to przemyślałem, ej, to może brzmieć bardzo źle, nie? Ej, żeby ona zjadła, żebym ja nie pokazał. Nie, bardziej nie, żebyś pokazał, tylko wiesz, jak ona teraz je, zostaje jedna osoba, która nie zjadła. Ja i tak mam ogólnie podejrzenia co do tej jednej osoby, co zjadła. Mów. Do jednej, która nie do końca pokazała, co przyniosła. Do bani dziewiątki? Tak. No nie? Nie, pies... Ja... Ale ja pies ja, pies je wegańskiego. No, no właśnie, no. Czekaj, tu jest kawałek napisu. No, jest Inka. No, jest Inka. A pokażesz Inkę? No, mocno. No, jest szyneczka, no. No i nie ma się łyk na końcu. To czwóreczka może bardzo chciała zjeść, bo ma przygotowane coś. No, biskitu, przygotowała sobie szwedzki stół na odcinek, tak o. Hello? Więc tak, pierwsza rzecz to mam szynkę i ja wam ją tu pokażę, proszę bardzo. No, ja jest Adlina. Patrzcie to, co ja mam i zostało mi z obiadu, więc sobie wpieprzę. Skurczę. No, proszę cię, raz opakowanie. No, całe opakowanie, trzeba przeanalizować. No, po polsku. Jak coś to jedną rzecz jemy w razie czego. Ja sobie zjem. Wybaczcie, że rękami, ale ja nie wiem, jak się je szynkę samą, więc... mam teraz szynkę w aparacie, słuchajcie, wszędzie. Pokaż. Tak. Ja mam pytanie do dwójki. Co z Zahira sobie zamawiałeś? I to klasykiem będę leciał. To co, średnie rolo, to jest bardzo dobre. Oczywiście, co innego z Zahira można zamówić niż kebaba. Najpierw tortilla, klasyka, w bułce nie wiem kto je. Znaczy, można jeść w bułce, nie wybrzydzajmy. Mięsko, wołowina. Tak? Czy to nie mają baraninę? A to nie wiesz? O! A, nikt nie razy nie wie, no. Dobra, zawsze, że wołowina. No nie kurczak, bo nie mają dwa rodzaje mięsa, nie? Mają kurczaka i właśnie baraninę albo wołowinę. Sosik. Ja na ostro nie lubię, wolę się tutaj rozkoszować, powiem, daniem, więc klasyczny czosnek. No i full sałaty, nie? Zjemy do pięknego rolo, tureckie ręce pomagają i do ust. To ja proponuję, żeby każdy powiedział, kogo teraz podejrzewa. Najbardziej z tych wszystkich to nikogo, ale jeszcze bardziej dziewiątkę. Tak jest strasznie dziwne to jest, ale no nie wiem, najbardziej mi to... No tutaj czwórka przed chwilą zjadła, ósemka też piękne, trzy kawanosy były wyciągnięte, siódemka też tutaj speedrun do kuchni za drzwiami, no a dziewiątka to tak Inkę pokazała, nie? No ale jakby nie tym u siebie w domu, więc... Ale... Szukałam, co jest akurat. Miałeś psa? Co? Nabijam się oczywiście. Ja od początku podejrzewałam piątkę, totalnie. Okay, jakby no... Tak samo. Tylko ją zobaczyłam i mówię, no patrz, zobaczcie jak ona wygląda. No to jest totalnie taki vibe. Moim zdaniem, no nie wiem, jakbym musiała, to może dziewiątka? O kurde, ale dowód teraz został. No. Co tam jest na dziarce, bo ja nie widziałem. A, to krówka, no koza. Ja bym proponowała, żebyśmy głosowali na chodok. O! Jestem za! Ja mam takie podwójne myśli, ale to tylko dlatego, że widziałem, że już każdy jadł to mięso i dla mnie dwójka jest sas. Mówiąc o kebabach, wyglądasz jakbyś coś czytał, przysięgam ci. To jest tylko to taki personal feeling, co nie? Ale no. Mogę ci to z zamkniętymi oczami jeszcze raz powiedzieć. Mniej więcej w godzinach 14 pojechałem do Zahira koło browaru. Kto wie, ten wie.
I tak oto właśnie tureckie ręce Gigaczada Zahira złożyły moje danie. Dobra, nie, teraz bierze. Pytanie do ósemki odnośnie tych dwóch myśli, bo mówiłeś, że właśnie ja jestem Sas i kto jeszcze? No dziewiątka, ale pies mnie to przekonuje. Ja trzymam się ciągle tego psa. Psi instynkt by nie pomylił nic, tak? No nie wiem, jak mam wam udowodnić, że jem mięso. Jeżeli macie jakieś propozycje albo pytania, no to ja mogę odpowiedzieć, nie ma problemu. To jest ostatnia runda, nie? Przedostatnia. Ale może być ostatnia, jak chcemy skończyć. Może być ostatnia, jak tak zdecydujecie. Tak naprawdę, jeżeli mamy te dwie myśli, tak? Dwójka, dziewiątka i w ogóle. Możemy teraz zagłosować na Hodo, a w następnej... Co to jest? W następnej możemy dać dwójce, żeby coś zjadła. Dobra, koniec czasu, proszę państwa. Słuchajcie, ja mam dla was trzy komunikaty. Pierwszy komunikat do siódemki. Jeżeli byś chciała tak zrobić, że remis, to każdy głosuje na siebie. Na siebie zagłosujmy. Druga rzecz, którą chcę wam powiedzieć, to, że wegetarianin dostał ode mnie wcześniej informację o tym, że będziecie musieli coś jeść. Trzecia informacja jest taka, że wegetarianin może uznać, że 500 zł to jest wystarczająco dużo, żeby złamać swoją dietę. Dziękuję bardzo, przechodzimy do głosowania. Zapraszam do pisania numerków. Słuchajcie, trzy osoby zagłosowały na siebie, czyli dotrzymały paktu, nie chciały nikogo wyeliminować, natomiast dwie osoby zagłosowały na kogoś innego. Finalnie, jeden z was ma dwa głosy i to ta osoba odpadnie. Jest to numerek 2. Dzięki. No i dobra, słuchajcie, została czwóreczka. Wszyscy widzieliście siebie nawzajem, jak jecie potencjalnie mięso. Pytanie. Czy ufacie sobie na tyle, żeby zakończyć już teraz rozgrywkę i podzielić się 5 stówami? Czy chcecie zagrać jeszcze jedną rundę? Jezus Maria! Ja bym już kończył. Nie. Ja bym grała dalej. Kurde! Ale możemy jeszcze raz, ktoś może jeszcze raz coś zjeść, tak? Jak najbardziej. Na przykład, że dziewiątka poszła po coś innego, najlepiej zapakowanego. Zezwolę. Może to być problem, ale postaram się coś znaleźć. Będziesz miała 10 minut, co nie? No dobra, tak. To ja idę szukać. To czekajcie, najpierw musimy zagłosować. Kto jest za tym, żeby grać dalej? Dobra, czyli tylko ósemka jest przeciw. Okej. Okay. No to w takim razie, finalna runda się odbędzie. Macie 10 minut, no i przypuszczam, że dziewiątka leci do lodówki. Let's go. Jezus Maria, ale dyntka. Ja totalnie jakby mam wrażenie, że już wegetarianin odpadł. Ale jednak są te małe podejrzenia. Fakt, że możesz nie wygrać tych pieniędzy tak wolno. To prawda. Szczerze mówiąc, nie ufam wam, ale ja też nie ufam sobie, więc... Ogólnie po rozmowach to mi się wydaje, że ten na gastro to była szóstka, tak? Szóstka albo trójka. Tak. Dla mnie piątka to była. A dla mnie piątka. Kurczę, no. Jakoś ona mi tak wygląda. Mam dwie rzeczy, ale niestety są otwarte. Pokaż. Okej. No to słuchajcie, co chcecie, żeby dziewiątka zjadła? Ja bym powiedziała salami pomidor, bo salami to jednak jest opakowanie oryginalne, tak? Tak, niech zje salami, no. A wiecie, co ja zjem po odcinku? Tosty. Git, dobra. Salami zostało skonsumowane, proszę państwa. Jezus Maria. Słuchajcie, czy myślicie, że 5 stów to jest potencjalnie taka suma, która byłaby w stanie kogoś przekonać, żeby na jeden posiłek przełamał swoją dietę? Zależy ile to, jaki okres czasu ta osoba jest już wegetarianinem. Tak, no bo ktoś jest bardzo długo, no to łatwo z tego nie zrezygnuje, nie? No jakby... Nie. Poniżej 100 dni zrezygnowałby, ale powyżej 100 dni nie zrezygnowałby. W klasie w technikum miałam koleżankę, która jest wege i ona nawet garnki miała oddzielne w domu, żeby jej mama nie gotowała mięsa w tych garnkach. O, serio? Tak się robi? Chociaż w sumie, ej, no to ma sens jakiś, nie? Ty, w ogóle na odcinku dowiemy się, kto nie zagłosował na siebie w poprzednim. Ja się przyznaję. Zagłosowałam na kogoś innego tylko ze względu na to, że przekonało mnie to, co mówił Hodo o tym, że ktoś mógł się przełamać lub to, że osoba wege wiedziała o tym, że będzie coś do jedzenia, nie? Pytanie kolejne. Czy myślicie, że tutaj jeszcze jest wegetarianin? Nie. 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 Czyli będziecie głosować na siebie? Mieszane uczucia. Oh. Ja nie jestem do końca przekonana co do ósemki, właśnie przez to, co Hodo mówił. Ale opakowanie mogę pokazać jeszcze tych kabanosów? No pokaż. Nie, no się to mówię, to jest takie trochę mieszane, to takie ziarno zwątpienia. Kurczę, też je jadłam ostatnio. No są okej, ale wolę drobiowe szczerze. Ósemka, nie wiem, czy zauważyliście. Dziewczyna nie chciała grać dalej. Bo uważam, że już nie ma tutaj wegetarianów. Ale bo to prawda, tu tak faktycznie tego. Jakoś też nie mam pomysłu. Pytanie takie, no kurczę, no nie wiem, czy mi to... W sumie trochę mi to da. Czy wy wszyscy jesteście heteroseksualni? Tak. Kontrowersyjnie. Najpierw wege, potem homo, no wiadomo. To ja ponowię pytanie. Czy wszyscy zamierzacie zagłosować na siebie? Tak. 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 Moim zdaniem, skromnym, jest po prostu to jedyna fajna droga, tak, w tym momencie. A jeżeli jest tutaj ktoś, kto się ukrywa... To jest...
zajebistym aktorem, po prostu. Możesz nas już nie podpuszczać, bo w końcu ktoś zagłosuje nie na siebie. Słuchajcie, zostały jeszcze 2 minuty, ale jeżeli jesteście pewni, że będziecie głosować na siebie, to możemy zakończyć przedwcześnie. To głosujmy na siebie, moim zdaniem. Tak, na pewno? Tak. No tak, wszyscy mamy. No dobra, to jak nie ma sprzeciwu, to proszę państwa, ogłaszam koniec tej rundy i przechodzimy do głosowania. To jest ostatnia runda, ostatnie głosowanie, od tego wszystko zależy. Jeżeli jest w waszym gronie jeszcze wegetarianin, to nic nie wygrywacie. On wygrywa całą pulę 500 zł. Zastanówcie się dobrze, co chcecie zrobić. Wystarczy, że jedna osoba wyłamie się z waszego paktu, no i może być różnie. To powiedziawszy, możemy przystąpić do głosowania. Pokażcie, na kogo głosujecie. Okej, okay. Powiem tak, nie wszyscy zagłosowali na siebie. Ja! No Jezus Maria! Jedna osoba zagłosowała na inną osobę i to ta osoba odpadnie, bo została 2 głosy. I osoba, która odpadnie tuż przed wielkim finałem, to 9. Wow! No i słuchajcie, została 4, 7 i 8. To wy możecie coś wygrać, pod warunkiem, że w waszym gronie nie ma wegetarianina. Żeby się dowiedzieć, czy tak jest, będziemy po kolei odsłaniać osoby, które odpadły wcześniej i pytać ich, jakie mają dietę. Więc zaczniemy od numeru 3. Witam serdecznie. Powiedz nam, czy jesz mięso? No, walnęłam głupotę po prostu, ale jem mięso. To prawda, 3 jest mięsożercą. W rundzie 2 pożegnaliśmy się z 1. To jest chyba odpowiedź na wasze pytanie. Czy jesz mięso? No jest to mięsożerca, pali parówkę, jak cygaro. W rundzie 3 pożegnaliśmy 5. Czy jesz mięso? Tak, jem. No, coraz bardziej niebezpiecznie, jeszcze 3 osoby nam zostały. To może pozwolę wam wybrać, kogo chcecie teraz zobaczyć? 2. Dwójkę. Zobaczmy, czy historia z kebabem była prawdziwa, czy nie. 2, czy jesz mięso? No jem. Kogo chcecie zobaczyć następnego? 6. Dobra, 6, powiedz nam, czy jesz mięso? Nie. Gratulacje, proszę państwa! 4-7-8, wygrywacie! Chcę dać 5 dych z mojej nagrody dla 2. Ojeju! Dlaczego? Bo to ja zagłosowałem na ciebie. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie. To jest playlista z wszystkimi odcinkami Ukrytego Agenta. A jeśli chcesz wystąpić w takim odcinku, to zapraszam na Discorda, link w opisie.